To jest kolejny krok milowy w dojściu do docelowego rozwiązania, jakim jest kolej metropolitalna z prawdziwego zdarzenia. Tą umową rozpoczynamy kolejny etap. Po pierwsze, mieliśmy koncepcję rozwoju kolei metropolitalnej na terenie metropolii. Następnie jest wstępne studium wykonalności, które nam pokazać, które zaproponowanych rozwiązań będzie najbardziej optymalne i które należy wdrożyć w życie. To studium podzieliliśmy i wyniki tego studium podzieliliśmy również na etapy. I pierwszym etapem będą inwestycje, które mogą być zrealizowane do 2025 roku i zakładamy, że po roku, półtora będą pierwsze wnioski. Ten dokument jest niezmiernie istotny z punktu widzenia planowanych, złożonych wniosków w ramach rządowych programu Kolej Plus. W tej chwili jesteśmy po konsultacjach z miastami, mamy przygotowanych kilka projektów liniowych i kilkadziesiąt projektów punktowych. Mówimy o nowych przystankach kolejowych na istniejących liniach i staramy się przygotować wspólnie z miastami. Jeden z wniosków również będzie realizowany wspólnie z Urzędem Marszałkowskim. Mamy tutaj zapewnienie pana marszałka o współfinansowaniu. Mowa o linii łącząca Katowice z naszymi miastami Mikołowem i Łaziskami, ale również zostanie ta linia wydłużona do Orzesza i tutaj w tym zakresie marszałek obiecał wsparcie finansowe tego projektu, więc nie zamykamy się tylko na metropolię, współpracujemy również z innymi miastami ościennymi, jeżeli to oczywiście jest uzasadnione ekonomicznie i z punktu widzenia technologicznego, technicznego jest zasadna budowa również, czy wydłużenie tych linii poza metropolię. System transportowy potrzebuje działań już teraz, więc jakby naszym celem jest też zaproponowanie takich działań, które mogą już na dzień dzisiejszy usprawnić transport szynowy w tym obszarze. Przede wszystkim będziemy badać na przykład, czy można wystarczająco zagęścić rozkład jazdy, proponując większą częstotliwość pociągów, bardziej cykliczny ten rozkład jazdy, czy też budowę na przykład nowych przystanków kolejowych, czy też parkingów park and ride.